w ramach parytetów określonych dla Solidarnej Polski. To jest sprawa jeszcze zbyt wczesna, by rozstrzygać, kto będzie startował z ramienia Solidarnej Polski z okręgu Świętokrzysko-Małopolskiego. Przed nami jest jeszcze czas decyzji, kto konkretnie zostanie wskazany na listach województwa świętokrzyskiego i w tej chwili mówię przedwcześnie, abym składał tutaj jakiekolwiek deklaracje. A sądzi pan, że kandydatura senatora Jacka Włosowicza jest dobra? Oczywiście kandydatura Jacka Włosowicza jest bardzo dobra. Podobnie jak i każda kandydatura, która zostanie uznana wspólnie też i przez Jacka Włosowicza za tą, która będzie właściwa, by reprezentować Solidarną Polskę na listach do Parlamentu Europejskiego. Przy to będzie Jacek Włosowicz, bardzo dobry kandydat i człowiek niezwykle pracowity, zaangażowany w sprawy ziemi świętokrzyskiej. Czy to będzie jakiś inny kandydat Solidarnej Polski? Mogę Państwu zapewnić, że zawsze to będzie kandydat, który wykaże się dużą skutecznością i pracą na rzecz ziemi świętokrzyskiej, niezależnie kim on będzie. Kolejne redakcje, kolejne pytanie.